Cześć! Jak już zapewne widzicie po tytule tego filmu, dzisiaj ponownie zajmiemy się kwestią pielęgnacji tatuażu. Jednak w tym materiale okroimy nieco ten temat i skupimy się wyłącznie na tym, jak pielęgnować świeże dziary. Z racji tego, że na początku września stałam się szczęśliwą posiadaczką nowej, dość sporych rozmiarów dziary, postanowiłam udokumentować dla Was proces jej gojenia. A wszystko oczywiście po to, żebyście wiedzieli, czego możecie się spodziewać. Relacje te możecie oczywiście zobaczyć na moim profilu na Instagramie. Jest ona wyróżniona. Wspominałam o tym także w moich poprzednich filmach, więc jeżeli już widzieliście te zdjęcia, to zapewne domyślacie się, że proces gojenia tatuażu można podzielić zasadniczo na takie trzy etapy. Pierwszy z nich, czyli etap otwartej rany, to okres, który może potrwać do około tygodnia czasu przy prawidłowym gojeniu. U mnie trwał on około 4 dni. Jak sama nazwa wskazuje, jest to czas, w którym trzeba otoczyć nasz tatuaż specjalną opieką, specjalną troską. Ponieważ jest to rana, z której nadal sączy się osocze oraz wychodzi nadmiar tuszu. W dodatku nasila się opuchlizna oraz zaczerwienienie. Całość jest bardzo wrażliwa na dotyk i boli niemal przy każdym ruchu. Jeżeli korzystaliście podczas procesu tatuowania ze środków znieczulających, to możecie po dość krótkim czasie odczuć to ze zdwojoną siłą. A jest to ból, który osobiście mogłabym porównać do oparzenia. W pierwszej fazie gojenia tatuażu powinniście unikać moczenia go, a najlepiej gdybyście tylko delikatnie przemywali wytatuowane miejsce letnią wodą z szarym mydłem, a do wycierania używali jednorazowych ręczników papierowych, aby uniknąć rozprzestrzeniania się bakterii. Ręczniki łazienkowe są ich składowiskiem, więc mówimy im stanowcze nie. Higiena oczywiście zawsze na pierwszym miejscu. Po każdorazowym odświeżeniu rany należy wklepać w nią, wklepać, nie wetrzeć, krem przeznaczony stricte do pielęgnacji tatuażu. I nie używajcie tutaj żadnych innych kosmetyków, o nie, nie, nie. Na nie czas przyjdzie później, kiedy dziarka już całkowicie lub niemal prawie całkowicie się wygoi. Dobrze jest dać skórze oddychać, dlatego jeżeli spędzacie ten czas w domu, to nie zakrywajcie wytatuowanego miejsca żadną folią, nie stosujcie opatrunków, czy nawet nie zakrywajcie go ubraniem. Ja jestem raczej zwolenniczką stosowania folii, czy tak zwanej pieluchy, z którą możecie spotkać się w niektórych salonach tatuażu. Postaram się Wam tutaj wkleić zdjęcie, żebyście wiedzieli, jak taki opatrunek wygląda. Tylko w momencie, kiedy jest to naprawdę konieczne, czyli na przykład jeżeli gdzieś wychodzicie bądź spędzacie część dnia w pracy. Moim zdaniem nie ma sensu niepotrzebnie pocić skóry pod takim opatrunkiem. Drugi etap należy do najmniej przyjemnych, przynajmniej dla mnie, ponieważ jest to czas, w którym wszystko Was spędzi. To znaczy oczywiście nie całe ciało, chociaż czasami to uczucie bywa tak silne, że naprawdę nie wiecie, z jakiej części ono już pochodzi, a Wy oczywiście nie możecie się podrapać. Jest to moment, w którym rana zaczyna się zasklepiać, pojawiają się stróbki, a kolorowa skóra zaczyna powoli, powolutku odchodzić. Pamiętajcie, żeby podczas tego etapu gojenia nie zrywać łuszczącej się skóry, albo co gorsza nie rozdrapywać stróbków, ponieważ możecie skończyć z piękną dziurą we wzorze, a podejrzewam, że Wam na tym nie zależy i chcecie, aby Wasza dziarka wyglądała dokładnie tak samo, jak tuż po zakończonym procesie tatuowania. Niestety, żeby przetrwać ten okres, który może potrwać od 10 dni do 2 tygodni, musicie wystawić na próbę Waszą silną wolę oraz uzbroić się
w hydrolat oczarowy bądź też hydrolat aloesowy, a także zapas kremu do pielęgnacji tatuaży. Hydrolaty są moim ostatnim odkryciem. Świetnie łagodzą podrażnioną i ściągniętą skórę oraz niwelują to uczucie pieczenia, o którym mówiłam wcześniej. Poza tym świetnie sprawdzają się jako kosmetyki odświeżające bądź też właśnie tak delikatnie odkażające ranę, tatuaż, kiedy jesteście poza domem i nie macie możliwości przemycia waszej skóry w higienicznych, sterylnych warunkach. Możecie zaobserwować, że pod koniec tego etapu wasz tatuaż zaczyna tracić na intensywności, co jest oczywiście procesem całkowicie normalnym. Kolory bledną, przybierając swoją ostateczną formę, a sam wzór zaczyna stopniowo robić się gładki. Trzeci etap to moment, w którym tatuaż wygojony jest już w jakichś 70%. I dlaczego akurat w 70%? Ano dlatego, że wzór, który macie na skórze, już nie boli, nie swędzi i jest niemalże gładki, jednak nadal widoczne są na nim nierówności oraz wypukłości. Zazwyczaj pojawiają się one w miejscach konturów, w miejscach, w których użyto bardzo dużej ilości np. kolorowego tuszu, bądź też w rejonach, które najbardziej Was bolały podczas samego procesu tatuowania i z których sączyła się krew, bądź też wystąpiła największa opuchlizna i zaczerwienienie. Niestety wypukłości te nie znikną tak szybko i bardzo trudno jest mi powiedzieć, jaki jest dokładny czas, po którym wasz tatuaż już będzie w pełni gładki i w pełni wygojony. Czasem ustępują one po miesiącu, czasem po 6 tygodniach, a czasem w przypadku naprawdę rozległych i bardzo szczegółowych wzorów, nawet po okresie pół roku. Jak zapewne się domyślacie, mój tatuaż jest już w tym trzecim etapie, w trzeciej fazie gojenia. Nie oznacza to jednak, że zaniedbuję moją pielęgnację, ponieważ na każdym etapie jest ona oczywiście kluczowa. Jeżeli chcecie zgłębić temat samej pielęgnacji świeżych i nieco starszych dziarek, to nagrałam film na ten temat. Pojawi się on tutaj w kartach na górze. Jest to starszy materiał, ale mam nadzieję, że będzie się Wam go miło oglądało. Jeśli z kolei szukacie konkretnych marek kosmetyków, jakie stosuję obecnie do pielęgnacji mojej dziarki, to linki znajdziecie oczywiście w opisie pod spodem, dlatego polecam Wam tam zajrzeć. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, czego się spodziewać. I tak w zasadzie ten materiał jest takim skrótem, zbiorem informacji, które powinniście dostać od tatuatora podczas Waszej wizyty w studiu. Także mam nadzieję, że taka wymiana doświadczeń jeszcze dodatkowo Wam tą wiedzę utrwaliła. Jeżeli macie ochotę, to także możecie podzielić się Waszymi doświadczeniami z innymi w komentarzach. Serdecznie do tego zachęcam. Dzięki serdeczne za uwagę i przypominam oczywiście o tym, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama i Facebooka, żeby zawsze być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!